Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja szczególnie na wiosnę i na jesień mam ochotę na takie generalne porządki. Zazwyczaj przeczesuję cały swój dom po to, aby troszkę go odświeżyć przed tymi porami roku. Myślę, że jesień, no początek szczególnie, to jest taki dobry czas, żeby jeszcze mieć taką motywację, kiedy to słońce jest jeszcze takie w miarę pozytywne i nie dopada nas ta jesienna handra, bo na niektórych to działa bardzo niekorzystnie. Wiem, że jeszcze do gwiazdki pozostało wiele czasu i wiele osób to robi przed świętami, natomiast ja się tym zajmuję wcześniej. Dostaję od Was bardzo dużo pytań, maili, wiadomości, komentarzy, jak coś tam robię. Bardzo lubicie organizację w moim wydaniu, dlatego postanowiłam, że zrobię, może jeżeli Wam to się będzie podobało, taką serię filmów o tym. I często dostaję od Was też pytania o to, co warto jest mieć w zanadrzu, w kuchni czy w spiżarni, kiedy na przykład mamy pustą lodówkę, a wpadają do nas niezapowiedziani goście, co warto jest mieć, żeby zrobić coś z niczego. I dlatego dzisiaj Wam pokażę moje pomysły, to co ja bardzo często mam i co można zawsze przyrządzić. W kuch vlogach pytacie się mnie, gdzie ja tam uciekam i co się tam kryje, i dlatego dzisiaj Wam pokażę to miejsce. To jest właśnie moja spiżarnia. Tutaj trzymam takie swoje, można powiedzieć, zapasy w większości. Jest to pomieszczenie, które nie jest bardzo duże, natomiast mi zależało na tym, żeby było tutaj dużo przestrzeni, jak również bardzo dobra organizacja, żeby to były szafki, półki i żeby to też nie wyglądało jak taka typowa polska spiżarnia, ale przedłużenie kuchni, żeby to wyglądało estetycznie. Zazwyczaj mam w takiej spiżarni różne owoce czy warzywa, które mogą postać trochę dłużej i z których można zrobić coś, jak to się mówi, z niczego, na przykład cytryny, awokado, cebulę, zawsze można z tego zrobić fajną sałatkę, jakieś pomarańcze, to też można fajnie dodać do jakiejś kaszy czy jabłka i oczywiście sezonowe rzeczy typu dynia w tym wypadku. Pierwsza szafka to jest taka, no myślę, że standardowa, którą każdy ma w swojej kuchni. Taka szafka z suchymi rzeczami. Ja, jeżeli chodzi o organizację, to lubię takie rzeczy trzymać w koszykach, jak wiecie, jestem wielkim fanem, dlatego że łatwiej jest wtedy te koszyki wyjąć, przetrzeć kurze i też łatwiej się mi niektóre rzeczy przechowuje, tak jak na przykład na tej drugiej półce te rzeczy, które są bardzo nieustawne i rzeczywiście ciężko jest to zorganizować, a w tych koszykach to jakoś w miarę wygląda, te koszyki. Kupiłam w Biedronce, tutaj mam przyprawy w tym pojemniczku. To są takie przyprawy dość nietypowe, bo takie podstawowe trzymam w kuchni. Tutaj mamy takie przyprawy typu szafran, kurkuma, wanilia, na przykład do creme brulee to bardzo łatwo jest zrobić. I wydaje mi się, że te dodatki często sprawiają, że ta zwykła potrawa zyskuje wyjątkowy smak, tak jak na przykład jakaś kasza czy ryż. Nie mam pomysłu na kolację, to kakao i jakaś bułeczka dla dzieci. Tam z tyłu mam sól. Zazwyczaj trzymam takie rzeczy w miarę ustawne. Jakaś kasza, jakiś makaron, który zawsze się przydaje, ryż, właśnie można dodać jakiś szafran, jeżeli mam jakieś mięso czy rybę, to też kolacja gotowa. Lasagna to jest też bardzo prosty pomysł na fajny obiad, bo wystarczy, że zrobimy beszamel, jakieś mięso lub nawet i nie, ser i pomidory czy jakiś sos. Ja tam z tyłu trzymam weki, tutaj z przodu są jakieś mniejsze słoiki przeróżne, tutaj mamy quinoa, też można zrobić z tego coś fajnego. Ja zazwyczaj mam kaszę jaglaną, kaszę orkiszową, gryczaną. W tej drugiej półce, tak jak Wam wspomniałam, trzymam te nieustawne rzeczy. Sekcja do pad thaia, bardzo często robię pad thaia albo jakieś takie danie właśnie tikka masala czy coś takiego i mam tutaj takie makarony ryżowe, wstążki. To jest naprawdę trudne do przechowywania, dlatego ja coś takiego trzymam w takim pojemniku. Jaglane bardzo często dodaję do pulpetów albo na przykład robię jakieś papryki nadziewane, płatki owsiane to też na śniadanie, jak mamy pomysłu. To taką owsiankę jedzą moje dzieci i mój mąż. Tutaj mam z kolei wszystkie rzeczy, które są już otwarte i też bardzo ciężko się je przechowuje. Jakąś pastę z Włoch, jakieś makarony do zupy, jakieś otwarte kasze. Na górze z tyłu mam różne weki, jakieś jagody do naleśników z jagodami, z serem, to też można łatwo bardzo zrobić. Jakieś oliwki, suszone pomidory, to też do jakichś sałatek, jakieś sosy, musztardy, chrzan. Tutaj mam jakąś kiełbasę, tam możemy coś takiego na szybko przyrządzić. Jakieś dżemy, też mam z tyłu dżemy domowe. W tej szafce mam zawsze jakieś płatki, mam też herbaty i kawy, tam z tyłu jest czekolada na gorąco. Nie każdy gość na przykład lubi kawę z ekspresu, dlatego ja też mam zawsze jakąś rozpuszczalną kawę. Tutaj mam taką szafkę, w której na górze trzymam alkohol, mam inną szafkę na alkohol, ale tutaj mi się nie wszystko zmieściło, to jest wino, które przywieźliśmy sobie z Włoch. I to jest bardzo dobre wino w kartoniku, który kupuję do potraw. To akurat kupiłam w Włoszech.
Niestety ja mam małe dzieci i to nie jest wymarzone ustawienie dla mnie, natomiast tutaj mam takie szklane rzeczy, żeby nic tam się nie stało, nic nie spadło. Jakieś oliwy, syrop klonowy, olej lniany, kole, to jest dla gości. Ja tego nie piję, moje dzieci też, mimo że od wielkiego dzwonu napiję się coli. W tym koszyku trzymam takie sypkie rzeczy, czyli mąkę, cukier, w których ewentualnie może się coś posypać i tam mam jeszcze taki ręcznik papierowy. Też fajitasy i rzeczy do sushi, bo to też się ciężko przechowuje. W tym pojemniczku mam małe słoiczki, jakieś przeciery pomidorowe, które też są mało ustawne i łatwiej jest mi to wszystko wyjąć razem. Mam też tutaj popcorn i podpłomyki. Ziemniaki, jakieś słodkie ziemniaki. Trzymam to w takim pojemniku, on tutaj kompletnie nie pasuje, ale on nie jest plastikowy. W zasadzie zawsze mam brzoskwinie, ananasy, jakąś tam kukurydzę, to można zawsze zrobić z tego na przykład jakąś sałatkę z ananasem, jajkiem, bo do jajka też często mamy, albo na przykład z brzoskwiniami kurczaka. Ja mam też jakiś zapas sosu sojowego, mleczko kokosowe, też jest jakieś tam pomidory, ketchup. Tutaj na dole mam akurat małe braki, bo trochę już tej wody zostało wypite, natomiast tutaj zazwyczaj mam taką wodę, żeby dzieci mogły sobie łatwiej sięgnąć jakieś soczki. Mówicie mi, że ja nic nie jem, jestem za chuda, więc proszę bardzo, to są nasza szafka ze słodyczami, które uwielbiamy. Oczywiście tutaj jest pełna kontrola i nadzór nad tym, co kto sobie bierze, szczególnie z moich dzieci. Ale zazwyczaj mam jakieś takie rzeczy, na przykład jak przychodzą jakieś dzieci do nas, czy jakieś czekolady, jak już naprawdę nie mam żadnego deseru, jakieś ciastka, jakieś pretzle, żeby cokolwiek wystawić na ten stół, jakieś tam ptasie mleczko, to fifi, tutaj pod spodem mam i tak dalej, jakieś wafle do kawy. Tutaj mam takie ciasteczka, bardzo je lubię, to są takie fit gryczane, czy fit, no z syropem glukozowym, więc taki mi fit. Mam też sos sojowy zwykły, normalny, jakiś tam olej sezamowy, jakieś takie rzeczy różne do Pattaya. Zawsze mam też jakieś galaretki, budynie, rzeczy, które na szybko można zrobić, czy jakieś dodatki dekoracyjne do babeczek, które robi się naprawdę błyskawicznie i można coś tam posypać i to wtedy też efektownie wygląda. Mam też jakieś tam do ciastek dodatki. Zawsze mam jakieś orzechy, które można dodać do kasz. Ja katuję moją rodzinę tymi kaszami, zdrowymi rzeczami. Oczywiście bez przesady, nie 24 godziny na dobę. Tutaj mam też takie orzechy, jakieś tam właśnie migdały, chia, to też wszystko na przykład dodać do jakiegoś puddingu na śniadanie. Mam też zawsze jakieś krewetki albo mieszankę morską, żeby można coś na szybko było zrobić, jak ktoś przyjdzie. Zawsze mam w domu też lody, które stanowią bardzo fajną bazę do różnych deserów, jak również na przykład można na szybko zrobić ciepłą szarlotkę i podać ją z lodami. Mam też zawsze jakieś rzeczy do dekoracji, rurki, babeczek tematycznie akurat tutaj, bo jest Halloween zaraz. Jakieś rzeczy do drinków, czy nawet do zwykłych koktajli bezalkoholowych. Zawsze to się przydaje, że jakieś serwetki, to na pewno też tak umila przyjście gości. Jak już zdążyłyście zauważyć, zawsze mam te formy, a to mniejsze do ciasta, a to większe, dlatego że nie chce mi się tego nigdy zmywać, nie chce mi się z tym użerać i dlatego zawsze coś takiego mam. Szukam tego na promocjach, to na przykład kupiłam na promocji za 3 zł. Uwierzycie. No i to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików o organizacji. Trzymajcie się ciepło i dajcie znać, co Wy zawsze macie w swoich spiżarniach i kuchniach. Buziaki. Pa, pa.